Kochani, jednym z wyrazów poczucia wartości, stabilnego poczucia wartości, jest umiejętność przyjmowania pochwały, umiejętność przyjmowania gratulacji, umiejętność przyjmowania prezentów. Jeżeli ktoś ma stabilne poczucie wartości, to on jest świadom, że to, co zrobił, zrobił dobrze. Jeżeli dobrze zrobił herbatę, jeżeli to jest pyszna herbata, to on jest w stanie powiedzieć po prostu dziękuję, tak, rozumiem, że ta herbata smakuje, ona naprawdę jest warta gwiazdki Michelin. To jest normalne. Natomiast chcę wam powiedzieć, kochani, że jeżeli my mamy stabilne poczucie wartości, to nie dość, że jesteśmy gotowi przyjmować pochwały, ale potrafimy również chwalić innych. Potrafimy komuś powiedzieć komplement. Potrafimy kogoś docenić. Potrafimy kogoś pochwalić za to, co zrobił. I teraz, jeżeli twoja dziewczyna jest dla ciebie po prostu miła i ty masz poczucie wartości, stabilne poczucie wartości, to nie doczekujesz się u tej dziewczyny jakichś ukrytych, no bo dziewczyny bardzo dużo kryją przed tobą po to tylko, żeby cię złapać lub po to, żebyś ciebie wycisnąć to lub owo. I dlatego, jeżeli twoja dziewczyna jest miła, a ty masz poczucie wartości, to po prostu przyjmij, że ona jest dla ciebie miła, po prostu się uśmiecha do ciebie, dlatego, że cię po prostu lubi, bo jesteś miły facet. I tak traktuj dziewczyny, one są miłe dla miłych facetów, przytulnych facetów. Facet powinien być jeszcze przytulny, żeby poczuł, dziewczynę przytulił i przekazał jej, że kochana, jesteś miła, nie tylko dlatego, że jesteś miła, ale przede wszystkim dlatego jesteś miła, że trafiłaś na mnie.